Nie wyjawiaj swojego zainteresowania. Trzymaj cały czas ten dystans. I drodź się. Niech ona zabiega o ciebie. Niech ona tobie próbuje zaimponować. Niech ona tobie daje komplementy. A ty nie rób tego. Bo każdy facet to robi. Każdy facet mówi, jesteś piękna, jesteś inteligentna, a ładnie to zrobiłaś. I tak dalej. To jest przewidywalne. To nie pociąga kobiet. Jedyne, na co warto zwrócić uwagę, to rzeczy, na które nie zwracają uwagę inni mężczyźni. To jest na przykład biżuteria albo ubranie. I to jest świetny temat do rozmowy, kiedy czujecie, że nie wiecie, o czym gadać dalej. To świetnym ratunkiem w tej sytuacji jest na przykład zapytanie się o wisiorek dziewczyn, łańcuszek. A co to za wisiorek? Dostałaś od babci? A wiąże się z tym jakaś dłuższa historia? Nie, no, myślałem, że kupiłaś na odpuście czy coś, ale skoro to jest coś ważnego, to ludzkie. Wow. Elegancki. Też kiedyś miałem taki łańcuszek. Ale zgubiłem go na basenie. Niestety. Zgubiłaś kiedyś jakąś biżuterię? I teraz sami widzicie, że w tym sposobie rozmowy jest jedna bardzo ważna rzecz, która powoduje to, że ona jest komfortowa i naturalna i przyjemna. To jest to, że używam stwierdzeń. Ponieważ mamy tendencję do tego, że pytamy się cały czas. Zadajemy pytania, ciągniemy za język. To nie jest komfortowe dla kobiety, ponieważ ona na początku boi się nas, nie zna nas. Jesteś tylko kolejnym gościem, który podszedł. Nie wie, jaki jesteś, więc czemu miałaby inwestować więcej w tą rozmowę? Dlatego zasada jest taka, że przez pierwsze kilka minut to ty musisz mówić więcej. Mówi się nawet o zasadzie 90-10, 80-20. Że ty mówisz większość, a ona tylko trochę. I na tym właśnie polega ośmielanie drugiej osoby. Żeby poczuła się swobodnie, żeby też się otwarła i powiedziała coś tobie. Tak działa mechanizm wzajemności. Ty coś dajesz, druga osoba odwzajemnia. Zawsze musisz coś włożyć, żeby coś wyciągnąć. I tak samo jest w konwersacji. Czyli mogę zadać jakieś pytanie, albo jeszcze lepiej, stwierdzenie. Po co otwierać rozmowę pytaniem? To już jest jakieś zobowiązanie, ona już musi odpowiedzieć. Już szukam zainteresowania. Można powiedzieć stwierdzenie. Na przykład, ale te ciastka są pyszne. Dawno nie jadłem takich ciastek. O! I powiedzieć, dlaczego mówić o ciastkach. Jakie stwierdzenie. Albo, wiesz co? Na tym szkoleniu dowiedziałem się czegoś, o czym nie miałem wcześniej pojęcia. Kiedy mówił i powiedzieć jedną rzecz, która zwróciła twoją uwagę na tym szkoleniu. Czy na jakimś wydarzeniu. Albo patrzysz, jesteś na przykład na targach pracy, patrzysz na jakiś plakat, obok jest kobieta i mówisz mam nadzieję, że w tej firmie płacą przynajmniej średnią krajową. Używasz stwierdzenia. Z tym, że warto jeszcze by spojrzeć się na tą osobę, która stoi obok, ponieważ ja tego nie zrobiłem teraz, a mowa ciała też jest dość ważna. Jednak spojrzeć na nią, żeby wiedziała, że się mówi do niej. Czyli zaczęcie rozmowy stwierdzeniem jest o wiele prostsze, bardziej naturalne, bardziej swobodne, jest mniejsza presja. Prawda? A propos mowy ciała, to warto zwrócić uwagę na to, że jak stajesz frontalnie u drugiej osoby, to jest konfrontacja wtedy. I nowo poznana osoba czuje się z tym niekomfortowo. Ty też możesz się czuć z tym niekomfortowo. Musisz zobaczyć, jak się czujesz. W zależności od tego, jak stoisz w stosunku do nowej osoby. Dlatego rozwiązanie jest takie, żeby na początku rozmawiać z nową osobą przez ramię. Tak. Albo pod lekkim skosem. Obok, jak stoi. I twoja sylwetka nie jest skierowana na tą osobę, tylko gdzieś jest wycelowana obok tej osoby. I wtedy jest o wiele swobodniej. I zobacz, jak dziewczyna się obraca. Ponieważ niektóre dziewczyny, które są bardzo zainteresowane, czują się przy tobie komfortowo, to one zresztą stają do ciebie zupełnie przodem.
Żebyś poczuł to, że one są zupełnie na Tobie skupione. Jednak to nie musi być też dla Ciebie komfortowe. Możesz stać dalej bokiem, o wiele łatwiej będzie Ci się w ten sposób rozmawiać. I kontakt wzrokowy. Bardzo ważny, męski, pewny siebie kontakt wzrokowy. To wynika z pewności siebie. Dominujące męskie spojrzenie prosto w oczy kobiecie. Jasne. Jest taka zasada, żeby nigdy pierwszy nie spuszczać wzroku. I patrzy zawsze tak długo kobiecie w oczy, dopóki ona nie pierwsza nie spuści oczu, ponieważ to świadczy o dominacji, o pewności siebie, o tym, że ona jest bardziej uległa, ona jest słabsza. Jednak nie trzeba tego stosować 100%, bo może dojść do tego, że będziesz się gapił drugiej osoby w oczy i będzie o to przerażać. Dlatego zasada jest taka, że gdy ktoś do ciebie mówi, to wtedy owszem, spoglądasz, przystajesz, dajesz wytchnąć tej drugiej osobie, żeby czuła się komfortowo. Nie musisz patrzeć cały czas na tą osobę, ponieważ to ty tu jesteś ważniejszy, prawda? Natomiast, kiedy ty mówisz, to mówisz prosto do niej. I czytasz jej reakcję, widzisz, jak ona reaguje na to, co ty mówisz, jak długo patrzy w twoje oczy, kiedy do niej mówisz. Obserwuj to, ponieważ z kontaktu wzrokowego możesz wyczytać masę rzeczy. W szczególności to, czy kobiecie podoba się to, że do niej mówisz, czy nie. No i oczywiście sylwetka. Też się będziesz inaczej czuł. Jeżeli podejdziesz tak, staniesz na jednej nocy niepewnie. I to się tak czuje, że tak uciekasz gdzieś, że ta noga gdzieś ty już chciałaby sobie pójść od niej. Że tak niezbyt pewnie siebie. Będziesz też czuł dziwnie. Natomiast jak masz silną połowę ciała, gdzie jesteś, masz klatkę piersiową do przodu wypiętą i stoisz twardo na dwóch nogach, rozmawiasz przez ramię, czy też pod kątem z dziewczyną, masz na przykład napój tutaj, też są w barach obrońcy piwa, nie? Tak, stoją. Zamknięta postawa, boją się, to jest tarcza tutaj przed ludźmi. Jest coś takiego. Pewnie siebie z boku trzymać. Jestem otwarty na ludzi, jestem pewny siebie. Odsłania narządy wewnętrzne. Samiec alfa. Mowa ciała. Tak samo z kobietą. Niech poczuje, że jesteś otwarty. Że niczego nie ukrywasz. Że się nie boisz. Że nie stoisz. To są różnie interpretowane przez też kobiety takie zachowania i one zwracają na to uwagę. Czy masz pewną mowę ciała, czy nie. Ten głosu. To są o wiele ważniejsze rzeczy niż to, co mówisz. 90% komunikacji, mowa ciała, ton głosu, nawet więcej, 90 kilka, 7% słowa. Także jest to bardzo, bardzo ważne, żeby mówić też spokojnie, robić pauzy, które budują napięcie. Prawda? Także to też jest ważne, jeżeli chodzi o pauzę i ciszę, że cisza nie jest Twoim wrogiem. Cisza jest Twoim sprzymierzeńcem, przyjacielem. Dlatego, ponieważ cisza buduje napięcie, antycypację, oczekiwanie, co będzie dalej. Dla kobiety cisza też wcale nie musi być komfortowa. Ona też chce ją przerwać. Ja ona ją przerwie. Niech zainwestuje w tą rozmowę. Niech coś powie. Bądź spokojny. Za chwilę coś ci wpadnie do głowy. Przyjdzie kolejny temat. Zwrócisz uwagę, na przykład powiesz sobie ok, teraz już przerwę tą ciszę. I powiesz coś o jej wisiorku. Albo powiesz coś o tym, co znajduje się wokół was. Zobacz, tam, jaki gościu ma elegancki garnitur. Albo patrz, jakie slajdy tam puściły ciekawe. Powiedzieć coś z otoczenia. Jak nauczysz się zwracać uwagę na twoje otoczenie, to nigdy nie braknie ci tematu do rozmowy. Ponieważ zawsze możesz wybrnąć z drętwej ciszy, tak zwanej drętwej ciszy, możesz wybrnąć komentując coś z waszego otoczenia. To też zależy od miejsca. Chociaż nawet w tak nudnym miejscu, jak spacer po parku, możesz skomentować jakieś drzewo, jakąś kaczkę, jakiś kwiat, czy jakiś przyrząd do zabaw, po prostu zabaw. Cokolwiek. Psa, dziecko. Możesz zawsze skomentować otoczenie i dzięki temu przerwać ciszę.